Skąd inspiracje do tych zdjęć? Dlaczego akurat takie, a nie inne ujęcia, tu głównie przyroda jest pokazywana? Głównie. Powiem tak, całą ideą tej wystawy jest pokazanie, w jaki sposób ja przeszłam od typowych pejzaży, od fotografii pejzaży do tak zwanych paraabstrakcji, czyli to wciągnęło mnie w kierunku sztuki abstrakcyjnej. Ale paradoksalnie w ostatnim czasie znowu mnie z powrotem wraca do sztuki przedstawiającej, właśnie do takich pejzaży, jak są teraz za mną w tle, ale przerobione komputerowo z kolei. O ile zaczynałam właśnie od analoga, od nietkniętych, że tak powiem, zdjęć komputerem, czyli z całego cyklu prosto z kliszy, przeszłam właśnie przez cały cykl takich składanek, które właśnie są paraabstrakcjami i wracam jakby teraz właśnie znowu do tej sztuki przedstawiającej. Ale cały czas właśnie to jest jakby obracanie się wokół pejzażu. Ten pejzaż jest śląski, czy to nie tylko, ponieważ tutaj są zdjęcia gór na przykład, ale też nie tylko, bo tu jest jakaś stacja za nami, łąka. Czy to jest tylko Śląsk, Polska, czy też inne miejsca były fotografowane przez Panią? Na tych zdjęciach to jest tylko Polska i głównie Śląsk, bardzo ogólnie pojęty, jako całe województwo, bo to są i góry, i tutaj pejzaże typowo śląskie z okolic Katowic, ale akurat te pejzaże za mną to były robione w okolicach Muszany, chyba gdzieś Górnej, gdzieś w tych okolicach, gdzieś dalej, już poza województwem śląskim. Jak robi Pani zdjęcia, to jaki jest proces, że zawsze nosi Pani z sobą aparat fotograficzny i to jest odruch, widzę coś ładnego i fotografuję, czy to jest już umówiony wyjazd i bardzo tak ze scenariuszem? Powiem tak, ja specjalnie kupiłam sobie, zauważyłam się w taki aparat, który mi się mieści w torebce, tak zwany damski. I właśnie po to, że gdy zobaczę jakiś motyw, to koniecznie po prostu muszę go natychmiast utrwalić. Natomiast w tej chwili już mam cyfrówkę, już czy jeszcze, bo i wtedy, ponieważ ona jednak jest dosyć ciężka dla mnie, to muszę się wtedy wybrać specjalnie właśnie po to, żeby nic więcej nie mieć, tylko ją, nie mieć żadnej torebki, tylko właśnie ten aparat i wtedy sobie po prostu urządzam jakiś wypad, jakąś sesję zdjęciową. Na tej wystawie są zdjęcia z kilku lat, to nie jest... To jest ostatniego mojego dziesięciolecia. Czyli takie podsumowanie. Tak, taka próba podsumowania, aczkolwiek mój zakres jakby zainteresowań, mimo że się jakby cały czas mieszczę w tym pejzażu, w tej sztuce przedstawiającej, to jednak zakres zainteresowań jest taki dosyć szeroki, co zresztą mi też na tej wystawie. I tak zrezygnowałam z niektórych tematów, żeby nie robić zbyt dużego chaosu, ale ja taka jestem, to jest właśnie, ja tak mam, że się interesuję naraz różnymi wieloma sprawami i realizuję różne projekty równolegle. Nie potrafię się skupić tylko i wyłącznie na jednym jakimś tam temacie i go drążyć przez miesiąc, dwa, trzy, chyba bym zwariowała. Czyli coś się musi dziać. Tak, to ja po prostu równolegle, raz jeden, raz drugi, one się potem uzupełniają, gdzieś przenikają i po prostu w ten sposób ja równolegle tworzę jakby kilkanaście, nawet czasami jakby pewnych projektów takich swoich, które sobie wymyśliłam, tematów, które mnie interesują. A jakie, ostatnie pytanie, jakie plany na najbliższy czas? Czy ta wystawa jest tylko tutaj w Marchocie, czy jest to wystawa objazdowa po innych miejscach? Tutaj to jest jakby zwieńczenie moich dotychczasowych wysiłków dziesięcioletnich, dlatego, bo ta wystawa miała swoje tournée po Republice Czeskiej w 9 czy 10 miastach, w Teplicach, na przykład tych najdalej, to było właśnie Teplice, Brno w Czechach. No i pomyślałam sobie, to było w latach 2005-2006, pomyślałam sobie, że no wreszcie najwyższy czas, aby polska się publiczność zapoznała z moimi pracami, także mam nadzieję, że teraz, w 2011 roku, kiedy jest wejście w nowe dziesięciolecie tego XXI wieku, to jest mój pierwszy krok teraz, żeby pokazać szerszej publiczności w Polsce właśnie
moje prace, aczkolwiek ja już właśnie idę jakby trochę w innym kierunku i chciałabym zakończyć jakby ten temat realne, nierealne, a wyjść już z czymś dalej, bo na mojej stronie internetowej w zasadzie ponad połowę tych prac nie ma. Ja już po prostu się zajmuję innymi tematami. A wracając do tej wystawy jeszcze, jak była ona przyjmowana z naszą granicą południową? Bardzo ciepło, ja byłam po prostu zaskoczona. No na każdym kroku, od momentu załatwiania spraw telefonicznie czy mailowo, ustalania warunków wystawienia, a potem organizacji samej wystawy, ja po prostu byłam w szoku, jak Czesi i w bibliotekach, i w galeriach, i w domach kultury. I wszędzie tam po prostu to były naprawdę galerie przygotowane no, profesjonalnie, z szynami, z jakimiś specjalnymi takimi właśnie wieszadłami. Więc ja po prostu tylko przychodziłam i wieszałam, bo nic tam nie trzeba było kombinować, gwoździ, pijać ani takich rzeczy. Wszystko już było gotowe, a wręcz w teplicach to już w ogóle byłam w totalnym szoku, szczęka mi opadła już tam, nie wiem, kilometr na dół, bo wyskoczyły przede mną trzy panie w białych fartuchach, w białych rękawiczkach, powiedziały, my jesteśmy do pani dyspozycji, my tu pani wszystko oprawimy i wszystko powiesimy, proszę nas nie odsyłać, bo nam na to płacą. Także nie, nie, bardzo, bardzo ciekawie, bo dla Czechów, no, to pod uwagę, to nie ma się co wstydzić. Polska jest atrakcyjnym krajem, jak jeszcze Polscy są atrakcyjnym jakimś gościem, tak jak dla Polaków atrakcją są na przykład Niemcy, prawda, i ciążymy w tamtym kierunku, a Czesi z kolei, z racji tego, że no, blisko też mają z naszym dużym krajem do czynienia, mówię, że Polska jest o wiele większa, nie wiem, 4 razy większa niż Czechy chyba, nie wiem. To jest po prostu coś fajnego, ale spotkałam się z wieloma fotografami, dobrymi fotografami w Czechach, którzy działają. Rozmawialiśmy dużo i naprawdę się bardzo dziwiłam z tak ciepłym przyjęciem, mimo tego, że ja nie jestem żadną jakąś wielką, uznaną taką światową artystką, prawda? No, bardzo ważnie kulturalnie, bardzo fajnie się z nimi rozmawiałam. I już naprawdę ostatnie pytanie. W którą stronę teraz pani się twórczo wybiera? Oj, to by pani chciała, żebym zdradziła jakieś tajemnice, chociaż tutaj odrobinkę. Na tej wystawie to trochę właśnie widać. Z jednej strony to są właśnie dalej ciągnięcie takiej fotografii, bardziej grafiki komputerowej, paraabstrakcyjnej, a drugie to są takie bajkowe krajobrazy jak za mną, czyli właśnie wyjście z zrobienie zdjęcia niby normalnego, zwykłego krajobrazu i potem obrobienie go komputerowo, zrobienie z niego jakiejś takiej właśnie bajki, czegoś takiego niesamowitego. No, dodatkiem jakiejś treści filozoficznych, czy jakichś takich innych życiowych, które mnie często ostatnio nachodzą i dręczą. Z takimi problemami egzystencjalnymi wręcz. Ale w kierunku Beksińskiego pani nie pójdzie? Nie, ja jestem z natury pogodną osobą i moje osobiste podejście do sztuki jest takie, że sztuka powinna być odejściem od tego smutku, który nas otacza w tym życiu, w tej cywilizacji, którą stworzył sobie sam człowiek. Uważam, że sztuka powinna cieszyć, powinna dawać te pozytywne emocje właśnie, pozytywną energię. Takie jest moje osobiste zdanie i ja po prostu staram się przede wszystkim bawić tym, a nie męczyć siebie. Mimo, że mam różne problemy, wiadomo, każdy z każdym ma, to staram się, żeby tego jakoś nie apatować w swojej twórczości, tylko żeby raczej właśnie dawać tą nadzieję, dawać te pozytywne takie energie. Tak wiecie. I to chyba jest doskonała puenta naszej rozmowy. Bardzo pani dziękuję. Ja bardzo serdecznie dziękuję.